Leszek Łukomski, zapraszam na zieloną energię w MC Radiu. Przed nami garść informacji od Warty Poznań. Zielona energia. Warto kibicować, warto posłuchać. W pierwszym meczu domowym rozgrywanym na stadionie w Grodzisku Warta podejmowała Pogoń Szczecin. Rywale od samego początku bardzo wysoko zawiesili poprzeczkę, a w dodatku w 10 minucie Łukasz Trałka, który zatrzymał Kacpra Kozłowskiego w rajdzie na bramkę, otrzymał czerwoną kartkę. Był to pierwszy czerwony kartonik w 400 rozegranych meczach przez Łukasza Trałkę podczas jego ligowej kariery. Poza osłabieniem drużyny zielonych sędzia podyktował również jedenastkę, którą na bramkę zamienił Kamil Drygas. Od tej pory Warta, grająca w dziesiątkę, musiała bronić się przed huraganowymi atakami gości i robiła to na tyle umiejętnie, że nie doprowadziła do jeszcze większej straty bramkowej. Mało tego, ambitnie grająca swojska banda w końcówce meczu zdobyła bramkę na wagę remisu. Bardzo ładny wrzut w pole karne, skacze ta piłka, jest gol! Jest bramka, 80. Warta minuta dzisiejszego spotkania. Wielka radość w szeregach poznańskiej Warty, bo jest upragniony gol dla zespołu zielonych. O, przekonujemy się na polskich boiskach ekstraklasy, że wyrzut piłki z autu to też jest spore zagrożenie pod bramką rywala. Taki daleki wyrzut przed momentem w wykonaniu Jana Grzesika. Ta piłka gdzieś ostatecznie trafia na głowę Roberta Iwanowa i ten ładnym, takim technicznym strzałem głową zmusza do kapitulacji chorwackiego golkipera drużyny szczecińskiej Pogoni, Dante Stipice. Z całą pewnością nie można naszym chłopakom odmówić charakteru oraz determinacji. W takim meczu jak ten trzeba szanować ten jeden punkt, bo jeżeli nie można meczu wygrać, to chociaż spróbujmy go zremisować. I to udało się podopiecznym Piotra Tworka. Warta Poznań w MC Radiu Poznań. Kolejne zmiany w strukturach Warty Poznań. Wraz z nowym prezesem Zielonych pojawił się również nowy dyrektor sportowy. Został nim 34-letni Radosław Mozyrko, który ma bogate doświadczenie w piłce, zdobyte w Polsce oraz na Wyspach Brytyjskich i w Stanach Zjednoczonych. Pracował dla takich potęg jak chociażby Chelsea, Manchester United czy Nottingham Forest, a za oceanem dla New York Red Bulls. Był też związany z obecnym mistrzem Polski, czyli Legią Warszawa. Teraz będzie dbał o to, aby poziom sportowy Warty Poznań był jak najwyższy i aby trenerowi Piotrowi Tworkowi nie brakowało niczego do wygrywania ze swoją swojską bandą. Witamy na pokładzie.